Ojej, wyglądasz jakbyś przeczołgał się przez kanał, żeby tu się dostać. Pochlebia mi to. Witaj, jestem Amabel. Amabel Swenson i zdaje się będę dziś twoim przewodnikiem. Halo, słyszysz mnie? Wydaje mi się, że połączenie działa tylko w jedną stronę. Mam kamerę internetową, zrób śmieszną minę, jeśli mnie słyszysz. O, bardzo fajnie. Dobra, do rzeczy. Są sprawy, o których musisz wiedzieć. Jasne, skoro tak twierdzisz, Mariuszu. Uwolniliśmy pewnego wirusa. Wybił nas wszystkich. 3 tygodnie temu próbowaliśmy wydostać się przez kopalnię, ale nie udało się. Wydaje mi się, że jeden z robotników Inuit zdołał się wydostać. Pozostałych ogarnęła panika i zgubili drogę. Ja uciekałam, a kiedy się zatrzymałam, byłam sama. A, kolejnym symptomem jest uczucie déjà vu. Naszą jedyną szansą jest człowiek imieniem Howard. Twierdził, że udało mu się znaleźć lek na wirusa. Ostatnie sygnały jego obecności zarejestrowano w bibliotece, ale wstęp tam mają tylko członkowie organizacji. Nadal odbieram oznaki życia pochodzące z części mieszkalnej. Musisz znaleźć osobę, której udało się tam ocaleć i dostać do biblioteki. Aha, uważaj na lekarza Richarda Eminisa. Kiedy ostatnio go widziałam, zachowywał się bardzo dziwnie. O czym jeszcze powinieneś wiedzieć? Zobaczmy. Uważaj na oznaki infekcji. Coś mówiłeś? No dobrze. Znane nam symptomy to paranoja oraz omamy słuchowe. Aha! Jest jeszcze jeden. Déjà vu. Dość już! Cóż, to chyba wszystko, o czym powinieneś wiedzieć. Przesyłam wyniki badań wirusa. Otworzę też dla ciebie kilkoro drzwi. Może uda nam się wreszcie wykopać to gówno. Fashion, that's it, fashion.